Policjanci wyjaśniają sprawę zdarzenia drogowego, w którym brali udział dwaj nieletni. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 16-letni chłopak bez zgody rodziców zabrał ich samochód i dachował. W jego organizmie policjanci stwierdzili promil alkoholu. Niemalże w tym samym czasie, w podobnym zdarzeniu, w Klamrach w województwie kujawsko-pomorskim zginęło 7 dzieci, a 2 trafiło do szpitala. Wszyscy oni podróżowali jednym pojazdem. 13 kwietnia o godzinie 18 policjanci zostali poinformowani, że 16-letni chłopak, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym, trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że wcześniej nieletni bez zgody rodziców zabrał ich samochód i postanowił pojeździć po okolicy. 16-letni mieszkaniec gminy Nysa bez zgody dorosłych wziął kluczyki z osobowej Hondy i zaprosił właściwie na przejażdżkę swojego rok starszego kolegę. Postanowili pojeździć sobie po okolicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 16-latek w miejscowości Kubice w gminie Nysa stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i dachował. Ci dwaj młodzieńcy przewrócili pojazd z powrotem na koła, zjechali nim w polną drogę i tamten pojazd pozostawili. Po kilkudziesięciu minutach 16-latek trafił do szpitala, ponieważ uskarżał się na ból żeber. Tam policjanci zbadali go na zawartość alkoholu. Okazało się, że chłopak ma promil alkoholu w organizmie. Sprawę nieletniego policjanci skierują do sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszych losach. Zaczynamy od tego najtragiczniejszego, a więc umieszczenia w zakładzie poprawczym, ale może być też pod opieką kuratora. Tak jak mówię, jest upomnienie, jest wiele takich środków, które sąd może wobec tego nieletniego zastosować. Niemalże w tym samym czasie w miejscowości Klamry koło Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim 9 dzieci też postanowiło zabawić się samochodem jednego z rodziców. Nie mieli jednak tyle szczęścia, co młodzi mieszkańcy Nysy. But I want his way. I can shine even in the darkness. Kierowca osobowego Renault Megane Scenic rozwinął niebezpieczną prędkość, żeby chwilę później nie udało mu się zapanować nad samochodem na łuku drogi. 7 nastolatków zginęło, a 2 zostało rannych. Przypomnijmy, żadna z osób w samochodzie nie była pełnoletnia, a najmłodsza ofiara miała 13 lat. Jedyne co możemy, nadal apelujemy do rodziców, żeby baczniej przyglądali się swoim pociechom, żeby też patrzyli, zabezpieczali swoje pojazdy przed niepowołanymi osobami, a szczególnie przed tymi naszymi pociechami, które oprócz tego, że nie mają uprawnień, co za tym idzie, nie znają przepisów ruchu drogowego, i bardzo łatwo o katastrofę.